VAT spadł, a teraz wzrośnie. Rząd coraz częściej wspomina o tym, że obecna obniżka podatku nie może zostać utrzymana. Myślę, że w najbliższych dniach czy tygodniach to odpowiednie osoby zakomunikują, tu nie jestem upoważniony. Podwyżka, a w zasadzie przywrócenie do normalnego stanu stawki VAT jest przesądzone. Na przykład w przypadku prądu VAT wynosił 5%, a ma być ponownie 23%. Czy to jest dużo? No, ja sobie to liczę z mojego rachunku, czyli 80 groszy za kilowatogodzinę. Jeśli w rozroście do 23% z powrotem VAT, to będę płacił około 95 groszy za kilowatogodzinę. To jest no, kilkanaście groszy wzrośnie nam na pewno ta opłata sumaryczna już na rachunku, bo tych składowych jest tam kilka i VAT dotyczy wszystkich tych składowych. Unia Europejska nie pozwoli polskiemu rządowi na dalsze utrzymanie obniżonych stawek VAT na prąd, gaz, ciepło i paliwa. Rząd zwala odpowiedzialność na wojnę i Unię Europejską. Unia Europejska, można powiedzieć, zrobiła głęboki ukłon w stosunku do nas, bo nam pozwoliła utrzymać właśnie na energię, na paliwa ten obniżony VAT. Natomiast teraz wróci to do poziomu stawek unijnych. No a jeżeli paliwa pójdą do góry, no to jest podstawowy, że tak powiem, czynnik, który jest wykładnią każdej ceny. Żaden rząd nie chce podwyższać cen, bo wie, że tym nie zdobędzie sobie popularności wśród wyborców. Tarcza antyinflacyjna jednak się kończy i nadszedł czas, aby niskie ceny wyłączyć. Są wymogi unijne. Część rzeczy będzie dalej zachowana, stawka zerowa na VAT. Rząd pracuje nad rozwiązaniem, aby to niwelować podwyżki cen, które będą dotykały wszystkich obywateli. Tarcze, dodatek węglowy, dopłaty, to wszystko sporo Polskę kosztuje. Mamy napompowany podaż pieniądza przez wpuszczanie bardzo dużej ilości pieniądza poprzez różne tarcze antykowidowe, antyinflacyjne i tak dalej. Opozycja nie ma wątpliwości, że rządowe rozwiązania się nie sprawdziły. Kiedy rząd wprowadzał tarczę, to inflacja była dużo niższa. Jeśli chodzi o zwolnienie z VAT-u paliwa, przedsiębiorcy, którzy odliczają sobie VAT, ponosili z tego tytułu większe koszta niż przed wprowadzeniem tej tarczy antyinflacyjnej. Oczywiście konsument zyskał, przedsiębiorca stracił, ale ten konsument u przedsiębiorcy często kupuje usługi, produkty i przedsiębiorca był zmuszony przerzucić koszty na konsumenta. Niezależnie od tego, co rząd wymyśli, żeby nie narazić się wyborcy, cena paliwa ma pójść w górę, tak samo jak cena gazu. Choć premier deklaruje, że nie będzie tak drogo, to nie wszyscy będą mogli mieć taniej. Chcemy dla wszystkich mieszkańców zamrozić ten gaz na poziomie podobnym do tego, który był w tym roku. Aczkolwiek rzeczywiście pojawiają się takie głosy, żeby zastosować kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe stosowane jest w szeregu innych programów. Ono dobrze działa, nie wiąże się z biurokracją, a jednocześnie jest, powiedzmy sobie uczciwie, bardzo sprawiedliwe. Sprawiedliwie, gdy stawki VAT wrócą do normy, wszyscy będą płacić więcej. Rząd chwalił się dodatkiem węglowym i tym, że nie reglamentuje paliwa. Jednak wygląda na to, że nie chce już rozdawać pieniędzy szerokim gestem, tak jak było to do tej pory.